Cześć, ja jestem Sarczy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 4. Powolutku zbliżamy się już do końca gry. Przewiduję, że seria zakończy się na 23 odcinku. Prawdopodobnie tak będzie, bo jak tak sobie liczę, ile mniej więcej jeszcze mi rozgrywki zostało, to właśnie łącznie z tym odcinkiem powinny być jeszcze 3. No i zobaczcie, co się stało ze Snake'iem, bo ostatnia scena w poprzednim epizodzie nie nastrajała niestety zbyt optymistycznie. Snake, wait here. I'll get a medic. Snake na szczęście żyje, chociaż potrzebuje lekarza, z tego co powiedział Otacon. No i kogo my tu mamy? Sami już wiecie pewnie, kto to jest. Liquid. Proszę bardzo. Rise and shine, Snake. Look. The war is over. Stopped you. Why would I want to do that? This is just as I'd hoped things would end. Back before Father's time, before Zero gave birth to the Patriots, the US, China, and the Soviet Union formed a secret pact. Czas na parę wyjaśnień. The organization they created was called the Philosophers. Through two world wars, it spread its roots and extended its reach. After that, the philosophers splintered, and factions began to squabble over the fortune they'd amassed. They called it the Philosopher's Legacy, a massive cache of funds that would later provide the foundation for Zero's Patriots. Zero sought to use his riches to achieve world domination. Our father, Big Boss, sought to free himself from that chokehold. His dream was to create an army of free citizens, one that answered to no government. Outer heaven. But he failed because of you. 9 years ago, I tried to free us from the control of our genes. 4 years later, our dear brother Solidus sought to free us from the control of the Patriots' means. All of it, was nothing more than a process of trial and error. The end result of which is outer haven. To be free from sons of the Patriots. The ultimate form of external control imposed on the Patriot soldiers. Free from Fox Die. Free from the system. Free from ID control. Our minds free from their prisons. That is the haven I've yearned for. Not yet free. The war is over. But we still have a score to settle. Dokładnie. Przyszła pora na ostateczny pojedynek z Liquidem. Snake!
Ajajaj. Patrzcie, jak go masakruje. Strasznie mi tutaj szkoda Snake'a w tej scenie. Ale nasz bohater tak łatwo się nie podda oczywiście. Tak jest. Złamał Liquidowi palec. To jest epickie po prostu. Ta muzyka, ten pojedynek dwóch odwiecznych wrogów, coś pięknego po prostu. Świetna scena. No i w tym momencie sami stajemy do walki z Liquidem. Mamy tutaj pojedynek, niczym w pierwszej części serii, kiedy to też walczyliśmy z Liquidem Snake'em. Teraz oczywiście jest to Liquid Ocelot, a więc Liquid będący niejako w ciele Ocelota. Ale walka naprawdę świetna. Przede wszystkim została podzielona na kilka różnych faz. I pierwsza faza tutaj jest, jak widzicie, opisana muzyczką z pierwszej części serii. Możecie ją słyszeć w tle. Są nawet paski zdrowia, które symbolizują te znane z pierwszej części Metal Gear Solid. To jest naprawdę świetna walka, bo taki ukłon w stronę fanów. Podzielona jest walka na cztery części i każda część odpowiada innej odsłonie serii, czyli po tym, jak tutaj odejmiemy Liquidowi spory kawałek energii. Ojojoj! Po tym, jak odejmiemy mu spory kawałek energii przy tej muzyczce, to wtedy aktywuje się muzyka z MGS2. Później następnie z trójki, aż w końcu się wszystko zakończy przy muzyczce z czwartej części serii. Okej. Całość polega na tym, żeby przede wszystkim blokować lub unikać ciosów Liquida i następnie skontrować. Sterowanie jest proste. L1 odpowiada za blok, R1 za ciosy, a jeszcze mamy X, którym mogę tutaj robić uniki. No i oczywiście poruszam się cały czas lewą gałką analogową. Dobra, ja teraz może troszkę zamilknę, żebyście przy okazji posłuchali sobie tej świetnej muzyczki. Żebyście po prostu wczuli się w ten klimat, a ja przy okazji spróbuję się tutaj skupić po prostu na walce. Bo walka nie jest łatwa, powiem wam. Tak więc już się uciszę. Nie, bardzo dobrze, chociaż on też już mi sporo energii odjął.
ale nie poddajemy się. Dobra. Walka wywołuje niesamowite emocje, bo jest takim ukłonem właśnie w stronę fanów. Proszę bardzo, pierwsza faza zakończona. W tyle widać było przebłyski Liquida Snake'a. A teraz przebłyski rewolwer Ocelota z drugiej części i w tyle będzie lecieć muzyka z tej drugiej części. Jednocześnie Liquid troszkę zmieni swoją taktykę, trochę inaczej będzie teraz walczył. Więc próbuję się skupić na tym, żeby pokonać go tutaj. Pięknie. W tej walce trzeba się wykazać naprawdę sporą cierpliwością. Bardzo ładnie. Chodź tutaj, chodź tutaj. Ajajaj, kurde, to jest najgorszy cios. Jeśli on nas tym trafi, to naprawdę sporo energii potrafi odjąć. I tak też było i tym razem. Tym razem, stary. Pięknie, udało się znowu uniknąć. To się na nim zemściło. Ajajaj, mu brakowało, co? Dobra. O tak, przebłyski teraz Ocelota z trzeciej części. Gdzie Ocelot występował jako taki właśnie młody mężczyzna. Pamiętacie to zapewne doskonale. Pamiętacie jego starcia. Ajajaj! Broń się, Snake! Dobra. Pamiętacie starcia Ocelota z Big Bossem. Okej, tutaj też walka się troszkę zmienia w tej trzeciej fazie. Muszę bardzo uważać. No, zwróćcie uwagę, że jak się każda faza rozpoczyna, to wtedy Ocelot... Ajajaj! Wtedy Ocelot zyskuje sporo energii. A tymczasem nie do końca. No i znowu świetna muzyczka, z tym razem z trójki. Ach, pięknie. Oboje się teraz trafili. Kurde, skubany. Muszę uważać. Kurde, ależ emocje w trakcie tej walki, powiem wam. Idziemy łeb w łeb. Okej, no i mamy przebłyski i ostatnią fazę walki. Muzyka z Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Muzyka nazywa się Old Snake. It's not over yet. No i to już właściwie końcówka walki, kiedy oboje są bardzo zmęczeni. I całość sprowadza się właściwie do takich ostatecznych tutaj ciosów. I że wreszcie Liquid. Napiszcie w komentarzach, jak wam się walka podobała. A
Ale na mnie naprawdę robi ogromne wrażenie do tej pory. Tak jest. Świetnie została zrealizowana ta cała walka, ten cały pojedynek dwóch odwiecznych wrogów. Liquid już powoli nie wytrzymuje tego. Jeszcze nie masz dość? No to się zaraz przekonamy. Tak jest. A więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tą walkę. No ale oczywiście to jeszcze nie koniec. This is only the beginning, Snake. America will descend into chaos. It'll be the Wild West all over again. No law, no order. Fire will spread across the world. The people will fight. And through battle, they will know the fullness of life. At last, our father's will is out in heaven. Is complete. No, he's laughing. We are beasts created by man. Unless the light is put out, the shadows cannot be erased. So long as there is light, erasing shadows will do no good. I am Liquid's doppelganger, and you are his, just like your father. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. No i to chyba raz na zawsze rozwiązuje kwestię Liquida. Wydaje się, jakby pod koniec swojego życia powróciła jego świadomość Ocelota. Sunny's program destroyed JD's brain, but left the brainstem intact. She analyzed Naomi's black box and separated the Patriot's control system from the vital lifelines of society. Water, air, electricity, food, medicine, communication, transportation. She cut off the Patriot's control while preserving modern civilization. Maybe it was her way of avenging Olga, her mother. Or maybe she wanted to shape the future into her own ideal image. Or maybe it was just one big defragmentation. Fox alive. The AI is truly a living thing. The Patriot's reign has crumbled away,
And still, our civilization, a civilization that has thrived on war since the dawn of time, lives on. I wonder if we did the right thing. Naomi. What did we lose? What did we save? No i w ten oto sposób kończy się akt piąty, czyli ostatni w tej grze, ale to jeszcze nie jest koniec gry, dlatego że przed nami wciąż jeszcze epilog, który będzie trwał około godziny, może trochę ponad godzinę, i epilog będzie się składał tylko i wyłącznie z filmów przerywnikowych, a więc nie będziemy tam mieli już ani trochę rozgrywki, ale zachęcam Was do obejrzenia tych ostatnich dwóch odcinków, dlatego że zamierzam ten ponadgodzinny epilog podzielić na dwa materiały i koniecznie obejrzyjcie je, dlatego że one tak naprawdę jeszcze wyjaśnią bardzo wiele i możecie się tutaj spodziewać wielu naprawdę ciekawych rzeczy. Nic więcej nie powiem, chociaż mogę Wam chociaż tyle powiedzieć, że między innymi, albo nie, lepiej nie. Lepiej nie będę ani trochę zdradzał. Niech po prostu to Was zaciekawi, co będzie dalej. Ten odcinek troszkę krótszy, bo akurat była tutaj tylko ta walka z Liquidem, ale musicie przyznać, że walka naprawdę świetnie zrealizowana. No mi się bardzo podobała osobiście. Ciekaw jestem, jakie są Wasze przemyślenia w tej sprawie. No i oczekujcie kolejnego odcinka z tej serii, który prawdopodobnie pojawi się jutro. I wtedy dowiecie się, co tutaj jeszcze Kojima chciał nam przekazać. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górze i czekajcie na kolejny, przedostatni już materiał z tej serii. Cześć!